gdzie ludzie wciąż się zastanawiają nad życiem, nad jego sensem, nad tym, po co to wszystko, bo tutaj, tutaj nikt się nad niczym nie zastanawia. Tutaj wszystko zawsze jest takie samo. No to rodzino moja kochana, wracam! Trudne relacje rodzinne na warsztacie, duńska, choć do bólu polska rodzina na warsztacie i wrażliwy człowiek, młody człowiek, który próbuje sobie z tą rodziną, z tym światem, z tymi wszystkimi problemami, które na niego spadły, jakoś poradzić, a jednocześnie nie chce przyjąć za pewnik, że po prostu tak jest, tylko jakby próbuje się wobec tego zbuntować i próbuje do jakiejś prawdy dojść. Ja z Hamletem miałam taką przygodę, że na początku jak go czytałam, to go nie zrozumiałam w ogóle, a później jak do niego wróciłam, to go zrozumiałam już bardzo i byłam bardzo po jego stronie. Muszę z wiekiem przyznać, że coraz bardziej zaczynałam zauważać, że on nie jest krystalicznym bohaterem, tylko że ma tam dużo cieni w sobie i że te cienie rzuca na konkretne postaci. I w oryginale Szekspira ten cień tak przenika i jakby jest tyle tych wątków, że właściwie ciężko to zauważyć przy pierwszej lekturze, ale przy kolejnych strasznie mnie zabolało, jak bardzo obrywa od Hamleta Ofelia. I muszę przyznać, że teraz, kiedy mierzyłam się z tym Hamletem, to musiałam jakąś walkę w sobie odbyć, żeby jednak próbować go obronić jako bohatera i nie skazywać go tylko na to, że jest nadwrażliwym człowiekiem, który ciągle chodzi i się zastanawia i mówi o tym, co go boli i nie interesuje się tym, co dzieje się wokół z ludźmi, którzy wokół niego są i też na swój sposób każdy próbuje mu pomóc. Pojawia się tekst Szekspira, pojawia w tłumaczeniu Ryszarda Długołęckiego i pojawia się również tekst Wieczorek. Ale w przeciwieństwie do poprzednich realizacji, gdzie w Troi jakby zmagałam się z tym tekstem Homera i zarzucałam mu, że on jest zbyt patetyczny, tutaj chciałabym się mu przyjrzeć i jednocześnie pokazać to, że jego sztuczność sprawia, że ten Hamlet nie może znaleźć wspólnego języka, bo on chce mówić normalnie, on chce mówić wprost, a oni używają jakichś metafor, które mają po prostu kilkanaście linijek i nie może się z nimi przebić przez tę formę tekstu z jednej strony, a z drugiej strony bardzo zależało mi na tym, żeby go nie wyśmiewać, tylko żeby pokazać, że tekst Szekspira też jest naprawdę piękny, dlatego pojawiają się fragmenty, gdzie traktujemy tekst na serio i nie jest on tylko formą. No i pojawiają się piosenki, które są właśnie fragmentami monologów Hamleta i chciałam, żeby on wybrzmiał w pełni w towarzystwie muzyki. Mam nadzieję, że jakoś bardziej będzie mógł dotrzeć tak emocjonalnie do młodego odbiorcy. Coś tam wcześniej już tutaj grałem, więc się znaliśmy. Nie podejmowałem tej decyzji w ciemno, że tak powiem, tylko wiedziałem, że zespół jest bardzo, bardzo profesjonalny, bardzo fajny, pod każdym względem też techniczny. Jest duży zasięg do tego, żeby eksplorować różne stany, różne emocje. Jakieś też, powiedzmy, życiowe sytuacje, więc pod tym względem jest to fantastyczna zabawa też z taką reżyserką, która jest naprawdę bardzo czuła, bardzo czujna na aktora. Była to fantastyczna rzecz. No mam nadzieję, że część z tych rzeczy się przenosi na widza. Jest to postać. No on jest bardzo zbliżony, gdzieś tam jest budowany na moich emocjach, na moim jakimś, nie staram się gdzieś tam budując tę postać zasłaniać się jakąś formą czy czymś takim gdzieś tam. Staram się przekazać to, co we mnie być może jest najlepsze, czyli jakieś moje człowieczeństwo, moje emocje, moją wrażliwość, więc Hamleta wrażliwego, myślę, Hamleta, który ma duże piekło rodzinne, z którym musi się pozmagać, który też być może nie potrafi przejść do jakiegoś rodzaju komunikacji, który rozwiązałby całą tę sytuację, w którą został uwikłany. Myślę, że ten spektakl pokazuje, że jest dużo momentów, w którym mogła ta sytuacja się rozwiązać zupełnie inaczej, mogła pójść zupełnie inaczej. To nie były wcale jakieś sytuacje ciężkie do osiągnięcia, tylko po prostu kwestia tego, że jeśli nie rozmawiamy, jeśli pewne rzeczy długo w nas narastają, gdzieś tam kłębią się i pracują, a nie są gdzieś wypuszczone, nie są rozwiązane, no to idziemy trochę w dół. Według mnie ta Ofelia jest pokazana. Ona ma szansę się pojawić, ona ma szansę przeżyć całą historię. Ona w oryginale troszkę jest cieniem Hamleta. Ona
gdzieś tak jest tylko postacią, trochę z bajki, trochę taką fantastyczną, która pojawia się, jest bardzo niewinna, bardzo, no nie można powiedzieć, że to jest taka pełnoprawna postać, a tutaj Ania, reżyserka, bardzo postarała się, żeby ta Ofelia była z krwi i kości, żeby ona miała szansę przeżyć te emocje, pokazać, czemu te emocje w ogóle pojawiły się w tej młodej dziewczynie. I dlatego uważam, że jest to Ofelia, którą chciałabym grać i jest to Ofelia, którą grać, no to jest przyjemność. Ofelia tak naprawdę śpiewa dla Hamleta i śpiewa o jego też uczuciach, o swoich uczuciach, śpiewa jego wiersze. Śpiewa w sposób piękny, też tutaj Klaudia ma wspaniały głos, więc pięknie nam się to złożyło. Jest to z jednej strony mocno takie wrażliwe, ale z drugiej strony bardzo przygnębiające, czyli jednak te emocje są bardziej smutne. Wiadomo, że kompozytor zawsze wolałby, żeby widzowie zwrócili uwagę jednak na linię melodyczną, natomiast tutaj ten tekst jest bardziej kluczowy, żeby jednak, jeżeli będą słuchać tych piosenek, żeby pomyśleli, o czym ta Ofelia rzeczywiście śpiewa i co chce nam przekazać.